Państwu przybliżyć, to jest analityka wideo. Mamy obrazek, który przypomina nam pewnie większość centrów monitorowania, jakie funkcjonują na dzień dzisiejszy w naszej branży, na naszym rynku. No właśnie, to centrum wygląda z reguły tak, że przed operatorem jest kilka monitorów. Na każdym z tych monitorów mamy uruchomiony podział ekranu i to jeszcze najczęściej na 16. Czyli łącznie tych widoków, tych obrazów operator ma przed sobą kilkadziesiąt. I praca operatora polega na tym, że musi on, obserwując te obrazy, wychwycić sytuacje alarmowe, zdarzenia alarmowe. Proszę mi powiedzieć, jaka jest skuteczność takiego operatora? Co on może tam zrobić? Tutaj obok mamy takie cytaty z różnego rodzaju instytucji zajmujących się testami, badaniem operatorów, badaniem wpływu tej ciągłej obserwacji monitorów na operatora, na zdolności percepcyjne. I co te badania wnoszą? Okazuje się, że po 12 minutach ciągłej obserwacji obrazów operator traci do 45% swoich zdolności percepcyjnych, a po 22 minutach ciągłej obserwacji nawet do 95% zdarzeń pozostaje przez operatora niezauważona. Tak mamy zbudowany mózg, po prostu tego się nie zmieni. Operator, kiedy jest poddawany powtarzającym się, załóżmy, bodźcom, czyli tym zdarzeniom alarmowym, które są w zdecydowanej większości zdarzeniami fałszywymi, to w pewnym momencie nasz mózg się na to znieczula. Jeżeli spośród tych zdarzeń fałszywych jedno z nich jest prawdziwe, po prostu tego nie widzimy, nie zauważamy, pomijamy. I tak to funkcjonuje, tak więc operator jest narażony na bardzo duży natłok informacji bodźców i nie jest w stanie po upływie określonego czasu wychwycić tych zdarzeń, które powinien wychwycić. Kolejne badanie. Operator może kontrolować skutecznie jeden monitor maksymalnie przez 20 minut, a po tym czasie zdarzenia zaczynają umykać jego uwadze. Kolejne stwierdzenie, które padło na konferencji w 2011 roku, zorganizowanej pod kątem analityki. System CCTV bez inteligentnej analizy obrazu jest zaledwie pasywnym narzędziem. No i tak jest, ponieważ do zasobów tego systemu sięgamy post factum, kiedy potrzebujemy nagrań, kiedy potrzebujemy zweryfikować, co się stało, co miało miejsce, jak wyglądała, jak przebiegała ta sytuacja, ale to jest wszystko post factum. Natomiast nie ma interakcji na bieżąco, operator nie jest na bieżąco informowany, musi zdać się na siebie, czyli musi obserwować obrazy na żywo, musi podejmować określone działania. Analityka wideo poważnym wsparciem w centrum monitoringu. Dlaczego? Ponieważ, tak jak przed momentem powiedziałem, może pracować wydajnie, czyli nigdy się nie męczy i tanio, ponieważ nie wymaga wynagrodzenia. Inwestujemy w system raz, uzbrajamy system w analitykę, wykonujemy kalibrację i mamy pewność, że ta analityka pracuje z tą samą skutecznością w sposób ciągły. Może dostarczać do centrum monitorowania wyłącznie niezbędne informacje o zagrożeniach, alarmach, zdarzeniach wymagających interwencji. No, czyli pracuje selektywnie, po prostu reaguje wtedy, kiedy trzeba. Może odciążyć operatora stacji od ciągłej obserwacji wielu monitorów, dając lepsze efekty, lepsze wyniki poprzez bardziej trafne, natychmiastowe reagowanie na właściwe zdarzenia alarmowe. Analityka nie potrzebuje czasu na zastanowienie, po prostu reaguje natychmiast w momencie, kiedy treść obrazu wskazuje, że jest to zdarzenie alarmowe. Ale, no i zawsze jest jakiś warunek, zawsze jest jakieś ale, nie ma tak łatwo, nie ma tak lekko. Pod warunkiem, że skuteczność analityki wideo jest wysoka. To jest jedyny gwarant tego sukcesu, czy tych korzyści, jakie możemy wynieść z systemu stosując analitykę. Po prostu skuteczność tej analityki musi być odpowiednio wysoka. Niska skuteczność, no to generowanie dużej ilości fałszywych alarmów. I teraz przechodzimy do rzeczy najistotniejszej, czyli przedstawię dwa takie obszary, czy wyznaczniki niezawodności analityki. Czyli właśnie dwa obszary, które świadczą i decydują o skuteczności, czyli te obszary, na które gorąco zachęcam zwracać uwagę, kiedy podejmują Państwo decyzję o wdrożeniu analityki w systemach. Pierwszy z nich to jest wysoka skuteczność algorytmów analizy wideo, czyli tego oprogramowania, tego silnika, który stworzyli programiści i który pracuje sobie w kamerze, czy po stronie oprogramowania, czy też w innym urządzeniu.
Coś, na co my nie mamy wpływu, ponieważ to zostało przez programistów stworzone, działa w określony sposób, według określonych metod. No i właśnie, od tego dużo zależy, ponieważ jeżeli te algorytmy są dobrze skonstruowane, dobrze przemyślane i dobrze stworzone, no to wtedy gwarantują, że analityka będzie bezbłędnie wykrywać zdarzenia alarmowe, że ta skłonność do generowania fałszywych alarmów będzie znikoma. Ona nigdy nie będzie równa zeru i to też zawsze powtarzamy, że nie ma analityki inteligentnej, która i takiej perfekcyjnej, która zagwarantuje nam stuprocentową skuteczność. Ale chodzi o to, żeby ten współczynnik błędów zminimalizować, żeby zbliżyć go do zera. Drugi wyznacznik, równie ważny jak pierwszy, to intuicyjna i prosta kalibracja. Czyli maksymalne uproszczenie procedur kalibracji mające na celu eliminację ewentualnych błędów popełnionych przez instalatora. No właśnie, i to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zastosujemy analitykę nawet z górnej półki, która będzie mieć te silniki analityczne bardzo skuteczne, ale instalator popełni błąd w tym ostatnim końcowym etapie uruchamiania i kalibrowania analityki, to niestety cała skuteczność sypie się nam. Nie mamy tej skuteczności już tak dobrej, jak to wynika z parametrów nominalnych rozwiązania, bo kalibracja jest najistotniejszym elementem w trakcie wdrażania analityki na obiekcie. Drugi z tych podpunktów, skrócenie czasu kalibrowania analityki, również bardzo istotny. No z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego, bo skoro instalator miałby poświęcać 2-3 godziny na obiekcie, na kalibrowanie jednej kamery, no to zaczyna się to mijać z sensem. Także to jest również istotne, aby w sposób jak najprostszy, jak najbardziej intuicyjny dać instalatorowi narzędzie, które ułatwi mu i skróci czas kalibrowania tej analityki. Czemu to takie ważne? Aby zachować wysoką skuteczność, musi być wykonana prawidłowa kalibracja. Warunek konieczny. No i tutaj jest jeszcze taka wartość dodana, jeżeli już decydują się Państwo na wdrażanie systemów analitycznych z użyciem analityki Gantza, wtedy gwarantujemy wsparcie, bezpośrednie wsparcie z naszej strony, które wygląda tak, że po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu jedzie na obiekt nasz specjalista techniczny, kalibruje analitykę od A do Z, szkoląc jednocześnie instalatorów na żywym organizmie, szkoląc użytkownika końcowego, jeżeli jest taka potrzeba, i w taki sposób podchodzimy do pierwszej, drugiej, trzeciej wspólnej realizacji, zakładając, że kolejne będą już przebiegać bezproblemowo, że będziecie się już Państwo poruszać bardziej swobodnie w tej analityce. I teraz odwołując się do tych kryteriów, do tych dwóch kluczowych kryteriów, które decydują o ocenie analityki. Pierwsze z nich, wysoka skuteczność algorytmów analizy. No właśnie, jak to sprawdzić, jak zweryfikować? Czy są jakieś narzędzia, które pozwalają nam na ocenę tych algorytmów? No być może narzędzia są, ale zostały powołane też instytucje, które zajmują się dokładnie takim właśnie sprawdzaniem i testowaniem skuteczności tych silników analitycznych. I tutaj odwołam się do Wielkiej Brytanii, ponieważ to jest taki niekwestionowany lider i pionier w zakresie monitoringu wizyjnego. W Wielkiej Brytanii na dzień dzisiejszy przypada, proszę Państwa, 14 kamer na jednego obywatela. A przeciętny mieszkaniec Londynu, poruszając się w ciągu dnia po mieście, jest widziany przez około 300 kamer. Proszę sobie wyobrazić, jakie jest tam nasycenie. I gdyby teraz centra monitoringu, czy stacje monitorowania miały wyglądać tak, jak to pokazałem na początku na tym obrazku, gdzie przed jednym operatorem mamy kilka monitorów z podziałem ekranu, no to proszę sobie wyobrazić, ilu tych operatorów by tam musiało być. To wszystkich Polaków w Wielkiej Brytanii by zabrakło, żeby monitorowali tych Brytyjczyków. Tak więc Wielka Brytania już kilkanaście lat temu dojrzała do decyzji, że trzeba operatorów wspomagać zdecydowanie różnymi procesami automatycznymi, ponieważ nie da się obserwować i monitorować za pomocą tylu kamer w sposób ręczny, gdzie operator siedząc przed monitorami ma za zadanie wykryć zdarzenia alarmowe. Instytucje rządowe, Centrum Ochrony Infrastruktury oraz Centrum Nauk Stosowanych w Wielkiej Brytanii powołały do życia taką instytucję IMITS. To jest instytut zajmujący się testami, badaniem skuteczności analityki oraz certyfikowaniem i akredytacją. O co chodzi z tą akredytacją? W Wielkiej Brytanii mamy w tej chwili sytuację taką, że na obiekty rządowe czy obiekty użyteczności publicznej
ma wstęp jedynie analityka ocertyfikowana przez ten właśnie instytut. Także wszelka inna analityka nie posiadająca tego certyfikatu nie ma wstępu na tego typu obiekty Wielkiej Brytanii. Instytut jest wyspecjalizowany w tym zakresie, ma opracowany szereg procedur, które są stosowane podczas takich testów. Tutaj mamy opisane te procedury. Instytut dysponuje określonym zbiorem próbek nagrań wideo trwających od 30 do 60 minut. To są próbki z różnych scen, ale takich realnych, prawdziwych scen. Na przykład lotnisko i scena przedstawiająca pozostawienie bagażu. Poddaje się analitykę takiemu testowi, czyli dostarczając to nagranie z obiektu, obserwuje się, jak analityka reaguje, jak sobie radzi, ile fałszywych alarmów generuje w takiej sytuacji, czy skutecznie wykryła ten moment, kiedy pozostawiono bagaż. I w taki sam sposób testuje się kolejne sytuacje, czyli na przykład parkowanie pojazdów w niedozwolonych miejscach, gdzie również próbka wideo to jest próbka z rzeczywistego obiektu, z centrum miasta, gdzie mamy intensywny ruch samochodów. I dopiero po pozytywnym przejściu takiego egzaminu, czyli wykryciu skutecznym tych wszystkich sytuacji, wydawana jest, czy podejmowana jest decyzja, czy dana analityka została zakwalifikowana pozytywnie, czy też nie. W 2009 roku takim badaniom została poddana analityka Gantza. Przeszła te testy pozytywnie, uzyskała certyfikat. Od tego czasu minęło już parę lat, także zmieniło się dużo, ale zmieniło się dużo na korzyść, czyli te silniki analityczne zostają ulepszane, skuteczność jest podnoszona. To nie jest taki sobie świstek czy dokument, który może uzyskać każdy poprzez wypełnienie określonego wniosku. Jak widzicie Państwo, to jest określona ścieżka procedur, które są przeprowadzane bardzo skrupulatnie i dopiero po pozytywnym przejściu takiego egzaminu wydawany jest ten dokument. Jest obecnie na świecie kilku producentów, dostawców analityki posiadających ten certyfikat. Także mówię o tym dlatego, żeby ułatwić Państwu zadanie, krótko mówiąc. Nie ma sensu tracić czasu na własnoręczne testowanie skuteczności silników analitycznych. Wystarczy zwrócić uwagę na to, czy analityka jest certyfikowana, czy też nie. I to już o czymś świadczy. To analitykę przetestowała. Czy jest trudna certyfikacja w systemie wykonywana? Co 10 lat teoretycznie. Takie było założenie Instytutu, ale nie jest to obligatoryjne. Zresztą tutaj nie minęło jeszcze 10 lat w naszym przypadku. Okej, no więc tyle na temat tego pierwszego kryterium, na temat skuteczności samego silnika analitycznego. SafeStar. The power of security.